Teraz pierwszy raz będę miał więcej czasu na to, żeby poprawić te słabsze swoje strony, a na pewno nadal do nich będą należały plecy, nogi. Chcę to robić na tyle z umiarem, żeby nie zatracić proporcji całego ciała, całego umieśnienia symetrii, bo to jest bardzo ważne w pro, pomimo to, że jest gonitwa za tą masą, za wielkością, za ilością, to jakość naprawdę jest bardzo ceniona. Chciałbym, żeby to u mnie się zachowało i chciałbym to zrobić jak najbardziej profesjonalnie. Także na pewno będę pracował nad tymi słabymi punktami nadal. Jeśli chodzi o poprawę tych słabych punktów, wielu zauważyło, co mnie bardzo cieszy, że poprawiłem plecy, że coś się tam z tymi plecami zaczęło dziać. Uważam po części, że coś w tym prawdy jest, naprawdę ciężko nad tą częścią ciała pracuję. Troszkę zmieniłem sposób trenowania, jeśli chodzi o podejście do tej grupy. Wielu uważa, że należy dojść tam tak dużą grupę mięśniową, trenować bardzo dużymi ciężarami, bardzo podstawowymi ćwiczeniami, z zachowaniem maksa w kierunku ilości. Akurat w moim przypadku plecy nie reagują dobrze na tego typu bodziec. Oczywiście ciężar musi być może nie tyle bardzo duży, a odpowiedni. A to się dotyczy systemu, w jakim trenuję. Od pewnego czasu trenuję systemem SST, którego twórcą jest Patrick Tuor, z którym współpracuję od pewnego czasu. I zauważyłem, że tego typu podejście do treningu zaczyna owocować, jeżeli chodzi o rozwój moich pleców. Dlatego będę zmierzał dalej w tym kierunku. I myślę, że to da jakiś rezultat, będą większe efekty już w kolejnych startach w nadchodzącym sezonie jesiennym.